Staś i Nel byli Kidami, ziomali, którzy zajmowali się budową kanału Słeskiego. Nie byli rodzeństwem, nawet nie byli stepującym rodzeństwem, ale mniejsza. Porwali ich Beduini, którzy zabrali ich do Mahdiego, szefa złych Beduinów, <grym i> zna, <grym> który był w Hartumie. Staś nie chce przyjąć islamu. Magdi każe im iść do faszody. Ogólnie w brzuchu burczy. Zły beduin wyżywa się na enwardowym, zniewolonym mieszkańcu Afryki. Następnie pojawia się lew. Stachu mówi. Chłopaki, dajcie mi spluwę. Mam lema w cesie. I ci mu dają, zabija lwa i porywaczy. Stasiu i Nel wraz z enwardowymi przyjaciółmi wyrusza w dżunglę. Tam zamieszkują w baobabie, poznają słonia Kinga. Nel zaczyna chorować, Stachu znajduje leki u trupa i idą dalej. W kierunku oceanu puszczają latawce, są wycięczeni, ratują ich znajomi oficerowie. Koniec! <laughs>